Witajcie, przyjaciele. Zrozumiałem coś bardzo ważnego i chcę się z wami dzisiaj podzielić tym, co zrozumiałem. A zrozumiałem, kim tak naprawdę jestem. Jestem buntownikiem. Co to znaczy być buntownikiem według mnie? Czym różni się prawdziwy buntownik od pseudobuntownika? O tym opowiem w dzisiejszym odcinku. Oglądajcie! No właśnie, powiedziałem, jestem buntownikiem. I teraz pewnie wiele osób z miejsca pomyśli, mając taki obraz buntownika w głowie, że pewnie skoro jestem buntownikiem, to teraz powinienem pomalować sobie włosy na różowo albo na zielono, zrobić tatuaż na twarzy, kupić wielką koszulkę z napisem "Jebać system" albo coś w tym stylu. Otóż nie, nie do tego sprowadza się bycie buntownikiem. Prawdziwy buntownik to ktoś, kto po prostu ni mniej, ni więcej wyraża siebie. Wyraża przez swoje zachowanie, postępowanie, to co mówi, to co... te komunikaty, które wysyłasz w świat, to co tworzy, to czym się zajmuje, to jaki ma styl życia, wyraża w pełni i w 100% siebie. Więc gdzie tu jest miejsce na bunt? Bunt pojawia się wtedy, jest takim narzędziem czy naturalną reakcją na to, że kiedy żyjemy po swojemu, robimy wszystko tak jak czujemy, tak jak chcemy, to prędzej czy później na naszej drodze będą pojawiały się różne ograniczenia. Prędzej czy później, jak będziesz żył po swojemu, po prostu pojawi się na twojej drodze ściana. I bunt polega na tym, że ty tę ścianę albo będziesz próbował obejść, albo przeskoczyć, albo, jak nic innego nie działa, rozwalić, ale dalej będziesz robił swoje, mimo tych przeciwności. Bunt nie oznacza jednak braku szacunku do innych ludzi, nie liczenia się ze zdaniem innych, braku empatii do innych ludzi, jakiejś na siłę walki z większością albo kontestowanie wszystkiego, co jest właśnie związane z tym, co jest powszechnie uważane za słuszne. Nie. Bycie buntownikiem to coś zupełnie innego. Można być buntownikiem, czyli buntować się przeciwko temu, co większość w jakimś stopniu tobie narzuca, jednocześnie szanować innych ludzi. Szanować innych ludzi takimi, jakimi są. Można nie zgadzać się z innymi, jednocześnie akceptować ich. Bunt to nie jest brak akceptacji innych. Bunt to jest brak akceptacji siebie w jakiejś sytuacji i zmiana tej sytuacji. Natomiast teraz mamy mnóstwo buntowników, takich pseudobuntowników, którzy po prostu szukają ścian, w które mogą walić głową. Tak? Szukają muru, w który mogą walić głową. Szukanie tych przeciwności, przeciwko którym mają się buntować, staje się ich sensem życia. I oni nie wyrażają siebie w tym, jacy są, oni wyrażają to, że są buntownikami, że są niezrozumiani. I ci buntownicy, zamiast swoją postawą, swoim stylem życia, swoim sposobem komunikacji, zamiast pokazywać, jacy są naprawdę, oni pokazują, że są niezrozumiani. I oni wzbudzają jeszcze większe niezrozumienie. Wiem, że to może trochę zagmatwane, dlatego zacznijmy od początku, żeby dobrze to zrozumieć. Wyobraź sobie dziecko, takie 5-letnie powiedzmy dziecko, którego rodzice w ogóle nie słuchają. Nie trudno sobie takie dzieci wyobrazić, bo jest mnóstwo dzieci, których właśnie rodzice nie słuchają. To znaczy słyszą, że chce im się jeść, że coś tam im się chce, że mają jakieś potrzeby, ale nie słuchają tego, co te dzieci mają do powiedzenia. Idzie sobie na przykład mama i tata na spacerze i 5-letnie dziecko, mama i tata prowadzą zażartą dyskusję na jakiś temat, jakiś bardzo, powiedzmy, intelektualny temat i dziecko przysłuchuje się tej dyskusji i też chce coś powiedzieć. Po prostu ma jakieś swoje dziecięce spostrzeżenia na temat, na który rozmawiają i chce się z nimi, tymi spostrzeżeniami podzielić.
Natomiast rodzice są pochłonięci tą dyskusją, że po prostu nie chcą, żeby to dziecko w tej dyskusji uczestniczyło, bo uważają, że te dziecięce refleksje są, no, nieistotne, bo to są zazwyczaj refleksje w takim stylu. Poseł to jest pan, co bardzo często jeździ na koniach, podróżuje. Wszyscy ludzie biorą od takich właśnie posłów wiadomości różne. No i poseł może mówić przez to. Więc albo to dziecko ignorują, albo mówią po prostu, wyrażają w pewien sposób, żeby no po prostu się uciszyło, żeby nie przeszkadzało dorosłym, bo to, co ma do powiedzenia, według nich, czyli według tych największych autorytetów, którymi są dla dziecka, jest nieistotne, mało wartościowe. Może tego nie mówią wprost, ale najchętniej chcieliby, żeby to dziecko w ogóle się zamknęło. Szczególnie jak to dziecko jest specyficzne. Bo jak jest specyficzne, to zazwyczaj bardzo chętnie będzie te refleksje wyrażać na temat rzeczywistości, a te refleksje też będą specyficzne. Więc rodzice ignorują dziecko. I co robi wtedy dziecko, kiedy rodzice je ignorują? Kiedy nie chcą wysłuchać tego, co dziecko ma do powiedzenia. Dziecko nie chce czuć się ignorowane, nie chce, żeby rodzice w stosunku do niego byli obojętni, więc uznaje, że to, co ma do powiedzenia, że jego refleksje, jego sposób myślenia o świecie jest mało wartościowy i że w ten sposób nie zwróci uwagi nikogo na siebie, że w ten sposób będzie wzbudzać tylko obojętność, że będzie niezrozumiane po prostu w tym, co ma do powiedzenia. Więc w jaki sposób wtedy chce zwrócić na siebie uwagę? Buntuje się. W jaki sposób się buntuje? Zaczyna robić jakieś głupoty. Zaczyna mówić jakieś głupie rzeczy. Zaczyna krzyczeć, zaczyna płakać, zaczyna mówić jakieś rzeczywiście kompletne głupoty. I buntując się w taki sposób, że robi głupoty, rzeczywiście zaczyna zwracać uwagę rodziców na siebie, ale jednocześnie rzeczywiście ci rodzice zaczynają postrzegać dziecko jako te, które mówi i robi głupoty, a nie jako partnera do tego, żeby dzielić się z nim swoimi refleksjami. I w ten sposób to dziecko uczy się uciekać od wyrażania siebie w bunt. W robienie czegoś, żeby zwrócić na siebie uwagę. To dziecko uczy się wyrażać to, że jest niezrozumiane albo niewysłuchane. Są dzieci też o innym temperamencie i one, uznając, że to, co mają do powiedzenia, jest mało wartościowe, że najlepiej jakby się zamknęły, rzeczywiście się zamykają w sobie i na przykład oddają się swojej zabawie i zaczynają na przykład wyrażać swoje refleksje wymyślonym postaciom. No i często później w dorosłym życiu popadają w idealizację. Czyli spędzają całe życie na wyspie fantazji nazywanej pewnego dnia będę. Pewnego dnia będę mógł żyć w 100% tak jak chcę żyć, póki co boję się wyrażać siebie, więc uciekam w wyidealizowany świat marzeń i wyobraźni. Błąd. Ty nigdy nie będziesz. Nie masz jaj. No tak to w skrócie wygląda. Oczywiście tych dróg, jak to się może rozwinąć, jest bardzo dużo, bo mogą być też dzieci, które rzeczywiście zamkną się w sobie i nie będą wyrażały swoich refleksji, nie będą się buntowały, ale nie będą siebie wyrażały w tym, co mówią, w tym, jacy są i tak dalej, bo będą uznawały, że ten ich obraz rzeczywistości, to, co mają w głowie, jest niewartościowe i będą chodziły zamknięte przez dużą część życia. System edukacji jeszcze bardziej wzmacnia te wszystkie mechanizmy, o których tutaj mówię. On jeszcze bardziej sprawia, że ci, którzy byli niewysłuchani na przykład przez rodziców, później są niewysłuchani przez nauczycieli, których nie interesują twoje refleksje, których interesuje to, czy dobrze wstrzelasz się w klucz, czy dobrze wykułeś jakieś regułki, prawda, do egzaminu i tak dalej. Więc te dzieci mogą też okazywać bunt w szkole, albo mogą
być zamknięte właśnie, zamknięte w sobie, zamknięte ze swoim, z tym jacy są, zamknięci w relacjach towarzyskich. I te osoby mają tendencję do tego, żeby w pewnym momencie właśnie się zbuntować, ale zbuntować się w ten sztuczny sposób, popaść w ten pseudobunt, czyli w bunt polegający na tym, że pokazuje, jak bardzo jestem niezrozumiany, pokazuje, że jestem niewysłuchany. I te osoby w pewnym momencie będą robić wszystko, żeby właśnie to pokazać. Czyli one nie zaczną wyrażać siebie w większości, ale zaczną wyrażać poprzez swój sposób bycia to, że są niezrozumiane i niewysłuchane. Albo zacznie się to w okresie nastoletnim, albo na przykład na studiach, albo w ogóle w dorosłym życiu. Czasem po 40, czasem po 50. Różnie to wszystko może wyglądać. Każdy jest inny, każdy ma inną historię. Natomiast wiele z tych historii zaczyna się właśnie w ten sposób, o którym tutaj mówiłem. W tym, że rodzice nie słuchają swojego dziecka. Komar. I bardzo łatwo zapętlić się w takim buncie związanym z wyrażaniem tego, że jestem niezrozumiany. Czyli pokazywaniu, wzbudzaniu kontrowersji na siłę, po to, żeby zwrócić na siebie uwagę, wzbudzaniu sensacji. Czyli pokazuję, że jestem niezrozumiały, przez co jeszcze bardziej potęguję to, że nikt mnie nie rozumie. A jak jeszcze bardziej nikt mnie nie rozumie, to nie daję sobie szansy, żeby ktoś mnie zrozumiał i przez to jestem jeszcze bardziej niezrozumiały i koło się nakręca. I w końcu ktoś całkowicie odpływa od tego, od tej swojej istoty, od tego, kim naprawdę jest. Bo popada właśnie w manifestowanie swoim sposobem bycia, swoim rodzajem buntu, tego niewysłuchania. Tego, że nie mogę wypowiedzieć siebie w pełni. I ci różni ludzie, których postrzegamy jako buntowników właśnie, tacy, którzy swoją postawą, swoim sposobem bycia buntują się i wzbudzają sensacje, to są właśnie najczęściej ludzie, którymi rządzi strach przed niezrozumieniem, którzy mają w środku wewnętrzną blokadę, żeby być sobą całkowicie, więc popadają w bycie przejaskrawioną wersją siebie. Więc prawdziwy buntownik od tego pseudobuntownika różni się tym, że prawdziwy buntownik zwalczył w sobie strach przed niezrozumieniem. On robi wszystko i wyraża siebie w taki sposób, żeby być zrozumianym, oczywiście, nie robi tego po to, żeby nikt go nie rozumiał, robi to po swojemu, ale tak, żeby rzeczywiście dać innym szansę, żeby go zrozumieli, ale jednocześnie akceptuje to, że jeśli wyrażając siebie w 100%, swoją duszę, to jaki jest naprawdę, nie będzie zrozumiany, to mimo wszystko on się tego nie boi. To nie zaważy to na jego poczuciu własnej wartości. Ale warto uświadomić sobie, że pod strachem przed niezrozumieniem kryje się jeszcze inny strach. Strach przed odrzuceniem. Ludzie boją się być niezrozumiani, bo tak naprawdę boją się być odrzuceni przez to, że ktoś ich nie zrozumie. Kiedy mówimy o tej sytuacji z dzieckiem, które jest ignorowane przez rodziców, mówiąc to, co ma do powiedzenia na jakiś temat, to dziecko czuje się przez rodziców odrzucone. Będąc niezrozumiane, jest też przez nich odrzucone. Albo na przykład nauczycielka, która ignoruje albo walczy z jakimś uczniem, dlatego że on wyraża swoje zdanie, ona go odrzuca. On czuje się przez nią odrzucony. On może czuć się, ten uczeń, ten buntownik, może czuć się odrzucony przez grupę rówieśników, do których w jakiś sposób nie pasuje, bo ma na przykład inny sposób postrzegania rzeczywistości niż oni. Inaczej patrzy na rzeczywistość. Więc on boi się być przy nich sobą, bo boi się być przez nich odrzuconym. Więc pod strachem
Przed niezrozumieniem kryje się strach przed odrzuceniem. Zwalczając strach przed odrzuceniem, zwalczysz strach przed niezrozumieniem, ale możemy zajrzeć jeszcze głębiej. Możesz nawet nie walczyć z tym strachem przed odrzuceniem, bo pod tym wszystkim, pod strachem przed niezrozumieniem, pod strachem przed odrzuceniem kryje się coś innego. Pod tym wszystkim kryje się strach przed brakiem akceptacji. To jest poszukiwanie akceptacji na zewnątrz, poszukiwanie akceptacji wśród innych osób tego, co myślę, tego, co czuję, tego, czy jestem dobry, czy nie jestem dobry, kiedy jestem taki, jaki jestem. I to właśnie, kiedy wyzbędziesz się poszukiwania akceptacji u innych, czy czerpania poczucia własnej wartości, czy satysfakcji z życia i z siebie samego, tym, żeby dostawać aprobatę, akceptację od innych, wtedy staniesz się prawdziwym buntownikiem. Wtedy nie będziesz miał w sobie strachu przed odrzuceniem, bo po prostu, kiedy będziesz odrzucony, to nie dostaniesz od kogoś jego akceptacji, a ty tej akceptacji od kogoś nie potrzebujesz, bo ty siebie akceptujesz w pełni takim, jakim jesteś. Ty też nie będziesz miał w sobie strachu przed niezrozumieniem, bo po prostu jak ktoś cię nie zrozumie, to cię odrzuci, no nie będzie akceptował tego, co mówisz. I właśnie to jest podstawowa różnica między pseudobuntownikami a prawdziwymi buntownikami. Pseudobuntownicy tak naprawdę cały czas szukają akceptacji i buntują się dlatego, że nie mogą jej dostać. Pokazują swoją postawą, tym jacy są, tym właśnie swoim buntem, że nie dostali akceptacji od innych, że jej nie dostają. I oni niby walczą z tym, że nie dostają tej akceptacji, ale walczą z tym, bo jej poszukują. A chodzi o to, żebyś ty nie walczył o to, żeby mieć czyjąś akceptację, tylko po prostu, żebyś o nią nie zabiegał. Prawdziwy buntownik nie zabiega o to, żeby inni go akceptowali i on często przez innych jest akceptowany właśnie dlatego, że o to nie zabiega. Tak samo jest często przez innych zrozumiany właśnie dlatego, że nie boi się niezrozumienia i wyraża to, co naprawdę myśli. I rozumieją go ludzie, którzy nawet by się nie spodziewał, że mogą go zrozumieć. I nie jest także przez innych odrzucony, ponieważ ludzie mają szacunek do kogoś, kto żyje po swojemu. Nawet jeśli takie osoby nie lubią, to jednak taką osobę szanują. Nikt nie szanuje kogoś, kto próbuje, łaknie tej akceptacji od innych. Próbuje się do innych cały czas dopasowywać. Pseudobuntownicy cały czas pokazują, że mają innych w dupie. Ale no, tu już jest jakiś błąd logiczny. Ktoś, kto ma innych w dupie, po prostu ma innych w dupie. Po prostu o nich nie myśli, po prostu nie skupia się na nich. Natomiast pseudobuntownicy całe życie podporządkowują temu, żeby pokazywać, że mają innych gdzieś. Więc jak całe życie podporządkowujesz temu, żeby pokazywać, że masz innych gdzieś, no to nie masz ich gdzieś. Bo cały czas buntujesz się przeciwko temu, że nie dostajesz akceptacji od większości. To jest coś na zasadzie, jak ja bym podchodził do ludzi na ulicy i mówił, mam cię gdzieś. I czekał na jego reakcję. No to siłą rzeczy, jakbym to powiedział, to znaczy, że nie mam go gdzieś. Ktoś, kto naprawdę ma gdzieś innych, po prostu sobie idzie i robi to, co chce, a nie to, żeby pokazywać innym, że ma ich gdzieś. Więc, zmierzając do podsumowania, jak stać się prawdziwym buntownikiem? Zaakceptuj to, że nie wszyscy będą cię rozumieć, szczególnie jeśli jesteś specyficzny, nie wszyscy będą ciebie akceptować, ale ty nie musisz być przez wszystkich zrozumiany, nie musisz być przez wszystkich akceptowany. To, że ktoś ciebie nie rozumie, to o ile wyrażasz siebie w pełni, wyrażasz siebie tak, żeby dać innym szansę ciebie zrozumieć, to jest jego problem, a nie twój. Kto ma ciebie zrozumieć, ten ciebie zrozumie. Każdy znajdzie swoją niszę. Najważniejsze, żeby podążać za głosem swojego serca. Bo droga buntownika to droga podążania za wewnętrznym głosem właśnie. Podążania za swoją duszą. Za tym, jaki jesteś naprawdę, a nie ucieczka od
swojego tego najgłębszego, najprawdziwszego ja. Tylko pamiętaj, że droga prawdziwego buntownika nie jest drogą łatwą. Dużo łatwiej zakładać maskę właśnie takiego kogoś, kto ma wszystkich w dupie, ale nie jest przy tym tak naprawdę sobą, bo jeśli ktoś uderzy w taką osobę, to uderzy w tą wykreowaną postać, w tą warstwę, tą maskę, którą tak skrupulatnie tworzył przez całe życie po to, żeby odcinać się od tego poczucia braku akceptacji, które ma w sobie. Natomiast kiedy jesteś w pełni sobą, to jesteś odsłonięty, to masz swoją duszę na wierzchu, więc jak ktoś będzie ciebie atakował, to zaatakuje ciebie w pełni. Ale w końcu nauczysz się przyjmować ciosy. Nauczysz się działać mimo tego, że czasem będzie ciężko, bo ostatecznie nie ma nic piękniejszego niż życie na własnych zasadach, niż życie w zgodzie z samym sobą. I do tego sprowadza się właśnie bycie prawdziwym buntownikiem. A tak poza tym, to teraz przekaz do tych, którzy mają dzieci. Warto rozmawiać ze swoimi dziećmi. Warto ich wysłuchiwać i sprawdź, czy czasem twoje dziecko nie jest przypadkiem niewysłuchane. Czy nie ma tobie czegoś do powiedzenia, a ty po prostu tego nie słyszysz. Zapytaj się swojego dziecka, co sądzisz na jakiś temat i nie musisz akceptować, nie musisz dawać swojemu dziecku akceptacji. Gdzieś ostatnio czytałem, że najważniejsze, żeby dawać dzieciom akceptację. Może to kontrowersyjnie zabrzmi, co teraz powiem, ale nie, twoje dzieci nie potrzebują, żebyś dawał im akceptację na każdym kroku. Jeśli dziecko powie, co sądzi na jakiś temat, to nie mów mu, oj, jaki ty mądry jesteś, bo tak powiedziałeś, ty mój filozofie, ty to masz głowę, no, ale ty to po prostu jesteś, no, dobrze sobie radzisz. Nie. Czy jak ktoś dorosły wypowie się na temat sytuacji geopolitycznej, to czy ty do niego odpowiesz? Właśnie powiesz coś takiego? O, jaki ty mądry jesteś, no, mój filozofie. Nie, bo on by się czuł wręcz urażony. Bo to zakłada, że on potrzebuje twojej akceptacji. I dziecko, które cały czas jest chwalone w ten sposób, ono cały czas uczy się tego, że musi dążyć do tej akceptacji. Mówić coś, czym zyska akceptację swoich rodziców. A właśnie o to tu chodzi, żeby po prostu swoje dzieci słuchać. Słuchać, co mają do powiedzenia, bo dzieci to nie są niedorozwinięci dorośli. Dzieci to są autonomiczne istoty, które mają swoją wrażliwość unikalną, mają swój sposób patrzenia na świat, o którym my czasem zapominamy dorośli i którego możemy się od nich uczyć, bo dzieci zwracają uwagę na takie rzeczy, na które my nie zwracamy uwagi, bo my nauczyliśmy się, że na to się nie zwraca uwagi. Natomiast kto powiedział, że na to się nie zwraca uwagi, prawda? Więc dzieci dostrzegają takie detale, o których ty nie masz pojęcia. Więc warto uważnie się wsłuchiwać, co dziecko ma do powiedzenia, bo po prostu dzieci mają dużo do powiedzenia ciekawych rzeczy. Jak są blisko ludzie, to znaczy, że to jest miłość. Jak pan i pani się przytulają, to znaczy, że to też jest bliskość. Bliskość jest potrzebna ludziom, żeby czuli, jak serduszko drugiej osoby bije. I owszem, jeśli dziecko czasem jest gadatliwe i męczące, to również można mu wytłumaczyć, dlaczego jest trochę męczące w danej chwili, bo na przykład chcesz odpocząć zamiast z nim w tym momencie rozmawiać, ale zawsze można podkreślić, że to, co mówisz, jest dla mnie bardzo ważne i w ogóle to, co mówisz, jest ważne, natomiast teraz po prostu jestem zmęczony i porozmawiamy o tym później. Cieszę się, że to powiedziałem. Bo chciałem to powiedzieć o tych dzieciach. Chyba już od dłuższego czasu miałem to w głowie i potrzebowałem to z siebie wyrzucić w jakiś sposób.
To tyle, co chciałbym powiedzieć. Dzięki za uwagę. Zapraszam do zostawienia komentarza, jeśli to, co powiedziałem, skłoniło Cię do pewnej refleksji. Zapraszam także do zapisania się na moją listę mailingową. W tym momencie w newsletterze jestem najbardziej aktywny, jeśli chodzi o moją działalność internetową. Jak widzicie, na moim kanale nie pojawia się dużo nowych materiałów, natomiast swoją uwagę przede wszystkim poświęcam właśnie liście mailingowej. No tam z różnych przyczyn też algorytmy YouTube'a i w ogóle te wszystkie subskrypcje i tak dalej, no one są bardzo niepewne, więc lepiej budować coś bardziej trwałego, jeśli chodzi o internet. Dlatego zapraszam, link znajdziecie w opisie, tam jest moja strona, możecie tam się zapisać na newslettera. Dzięki wszystkim za uwagę, do zobaczenia w kolejnym nagraniu, trzymajcie się, cześć!